Witam Was bardzo serdecznie w Chatce Wuczy Kija. Zabieram Was w podróż ze mną i z tą oto piękną królową. Będziemy się uśmiechać, bo nawet przybory kuchenne nam się uśmiechają. Dzisiaj przygotujemy razem zupkę dyniową. Dynia to jedna z najstarszych roślin uprawnych. Można ją uprawiać zarówno z siewu, jak i z rozsady. Jest rośliną ciepłolubną i do wzrostu potrzebuje odpowiedniej przestrzeni, wody oraz żyznej gleby. Mało kto wie, że dynia to jagoda. Posiada bardzo niską kaloryczność i można ją poddawać każdej obróbce termicznej, a także jeść na surowo. Dynia jest warzywem wszechstronnie wykorzystywanym w kuchni. To składnik zup, pierogów, pasztetów, sosów, a także deserów. Dynia jest źródłem wielu witamin C, A, E, K. Zawiera również cenne składniki mineralne, takie jak wapń, magnez, cynk, selen, potas, żelazo. Owoce dyni stanowią bogactwo błonnika pokarmowego. Cenione są również za niską kaloryczność oraz łatwą przyswajalność. Dynia stosowana zewnętrznie pomaga w utrzymaniu zdrowej skóry. No to zabieramy się do pracy. Będziemy potrzebować do zupki dynię. Ja używam warzywka, pietruszka, seler, marchew, ziemniaczek, cebulka, czosneczek i przyprawy. Papryka wędzona, papryka słodka, kurkuma, curry, pieprz, sól. Będzie też potrzebna oliwa z oliwek do pieczenia oraz olej do usmażenia cebulki i troszkę śmietanki na dekorację. Pesteczki dyni też do dekoracji. No to co? Zaczynamy. Obieramy naszą piękną dynię, tylko trzeba uważać na paluszki. Są takie dynie, które nie potrzeba obierać, ale nasza olbrzymia ma dosyć twardą skórkę i mogłaby się nam nie upiec. My jednak mamy od naszego rolnika dynię olbrzymią i ona musi być niestety obrana. Następnie marcheweczkę, pietruszkę i selerek. Mniam! Następnie czosneczek wystarczy na połówkę. Warzywa mamy już wszystkie pokrojone, następnie wrzucamy je do piekarnika na 190 stopni na 30 minut. Można różnie obserwować warzywa, ważne żeby nie były za bardzo przypieczone, tylko lekko zarumienione. Ważne jest też, żeby warzywa przed włożeniem do piekarnika polać oliwą, ona też wydobędzie pięknie smaki. W czasie, kiedy nasze warzywka są w piekarniku, możemy zabrać się za podsmażenie cebulki. Pokroimy ją w piórka. Wystarczy w piórka, ponieważ wszystkie składniki później będziemy blendować. Rozgrzewamy olej. Nasze warzywa są już upieczone. My robimy w takiej wersji, że pieczemy warzywa w piekarniku, ale jest też wiele innych sposobów. Można sobie dynię do zupy na przykład poddusić. To nie ma znaczenia, czy jest upieczona, czy podduszona. Robiłam też zduszoną i wyszła zupełnie podobnie w smaku pyszna jak ta z pieczonej. Dynia ma to do siebie, że można ją też jeść na surowo i też jest bardzo smaczna. Robimy z niej na przykład sałatkę. Możemy też dodać do smoothie i sobie zblendować na przykład z innymi owocami lub warzywami. No to co? Dynia upieczona, działamy dalej. Dynię sobie przerzucimy do podsmażonej już cebulki.
czosnek wyciskamy. Bulion zrobiłam też z warzyw. Marchewka, pietruszka, seler, cebulka, ale dodałam też kurkumy, dlatego jest taki żółciutki. Teraz czekamy, aż nam się zupka zagotuje. Troszkę ją poddusimy i przykryjemy, żeby cały aromat warzyw został pod pokrywą. Możemy zacząć dodawać nasze przyprawy. Ważnym składnikiem jest imbir, bo on powoduje, że zupa nie jest taka mdła. I ważne, żeby go dodać przed blendowaniem zupki. Dodajemy gałkę muszkatołową, następnie curry i kurkuma, też na kolorek i wędzoną papryczkę. Taką podpieczoną dynię z warzywami dusimy jakieś 10-15 minut, jeżeli ona już jest mięciutka po upieczeniu. Nasza zupka jest już wystarczająco miękka, ugotowana. Możemy właściwie przejść do blendowania. Skosztujemy naszej zupki. Pyszna. Właściwie odrobinka soli wystarczy. Bardzo fajnym i smacznym składnikiem do zupki dyniowej są pestki dyni. One też mają cudowne właściwości zdrowotne, więc i pięknie wyglądają, więc dlaczego ich nie użyć? Pesteczki wrzucamy na rozgrzaną patelnię. Ja wrzucam dużo, bo bardzo lubię. Nasza zupka dyniowa jest już gotowa, pesteczki mamy uprażone, no to czas zobaczyć, co to za pyszności. Ale kremowa, aksamitna, już czuję jej smak. Pesteczunie. I keksik śmietaneczki. Nasza zupka dyniowa jest już gotowa, na talerzu pięknie podana, a jeśli chcecie jej skosztować, zapraszamy do chatki Włóczykija w Jamnej. Tu możecie właśnie zobaczyć, jak smakuje zupa dyniowa i inne pyszne specjały, które produkujemy na bazie produktów od lokalnych producentów. Zapraszamy serdecznie.